Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam słuchaczy Tyflo Podcasta w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kartach Creative'a z rodziny XFi, dlatego że to są dosyć często spotykane karty, uważane za takie już w miarę profesjonalne, bo Creative. One mają jedną wspólną cechę, to znaczy panel kontrolny, taki panel jakby sterowania aplikacji, która jest dodawana do chyba wszystkich kart z tej rodziny. Przed sobą mam dwie karty muzyczne z rodziny XFi. XFi Extreme Music i XFi Go. Pierwsza to jest karta na PCI, druga to jest karta na USB. Ta pierwsza to jest teoretycznie robiona pod stworzenie muzyki. Zaleta tego jest taka, że to jest w miarę tanie, bo kosztuje około 200 zł. XFi Go to jest karta do laptopów, przenośna, wielkości pendrive'a, montowana na USB i kosztuje złotych, widziałem na Allegro za jakieś 130-140 zł, czasami 120 parę. W niektórych sklepach nawet dochodzi do 200 zł. Pierwsza uwaga jest taka, że w momencie kiedy kupiłem tą XFi Go, zacząłem zainstalowywać sterowniki, to one mi się troszeczkę pogryzły z tymi sterownikami od tej mojej karty, którą już miałem wcześniej, czyli XFi Extreme Music. Tam się jakieś aplikacje odinstalowały, tu się nie zainstalowały. Generalnie, jeżeli ktoś ma inną kartę Creative'a i na przykład chciałby sobie zanobić taką, chociażby XFi Go, to trzeba uważać, dlatego że czasami te sterowniki lubią się odinstalować, potem trzeba jeszcze raz instalować, potem coś może się zepsuć i na przykład dźwięk może w ogóle z niczego nie jeść i trzeba naczuja przystawić na jakąś zintegrowaną, o ile się taką posiada, i znowu to zainstalować. W pewnym momencie to się udaje oczywiście, natomiast czasami trzeba troszeczkę z tym powalczyć. Druga sprawa jest taka, że na przykład w przypadku karty XFi Go te sterowniki mam wrażenie, że są solidnie niedopracowane. To znaczy u mnie było tak, że jak ją włożyłem do netbooka, to się czasami lubił na niej komputer restartować. Czasami robił się resampling. To jest takie coś jak w takich bardzo starych grach, takie jak to się mówi, 8-bitowy dźwięk. To nie jest dokładnie 8-bitowy, bo to jest błąd w ustawieniu częstotliwości próbkowania. Natomiast chodzi o to, że w pewnym momencie robi się bardzo niewyraźny dźwięk i na wejściu, czasami tylko na wejściu, czasami tylko na wyjściu. I póki co nie mam pomysłu, jak z tym zawalczyć. Czasami wystarczy przeuruchomić program typu Skype czy inny taki, rozłączyć się i połączyć i ta karta znowu jakoś na w miarę działa. Natomiast takie rzeczy się pojawiają. Z XFi Extreme Music żadnych takich elementów natomiast nie zauważyłem. Oczywiście te karty instalują jakieś masę swojego oprogramowania, jakiś odtwarzacz, jakiś karaoke coś tam, jakiś Creative Wave Studio. To są aplikacje, których mówiąc szczerze nie polecam instalować. To znaczy Creative Wave Studio, to powiedzmy, że ewentualnie. Dlatego, że da się to jakoś obsłużyć, natomiast póki co nie znalazłem jakichś takich rzeczywistych powodów, dla których warto mieć tą aplikację, bo nie obsługuje ani VST, obsługuje tylko DirectX. Nowsze wersje są wielkie, bo one mają po kilkanaście mega, a podejrzewam, że i tak większość opcji z nich nie jest dostępny. Natomiast są dwie aplikacje do sterowania rzeczywiście tą kartą. One się różnie nazywają, dlatego że jak zainstalowałem XFi Extreme Music i XFi Go, to one się pojawiły w różnych miejscach. Dlatego że jak zainstalowałem tą pierwszą kartę, to mi się pojawiło w panelu sterowania coś takiego jak Audio Control Panel. To jest pierwsza aplikacja. Druga jest zazwyczaj w starcie i w obu przypadkach mi się w starcie zainstalowała, zarówno na komputerze stacjonarnym i jak na netbooku. Wchodzimy do menu Start, Programy, Creative Audio Control Panel jest coś takiego. I jest jeszcze XFi Go rozwijane w momencie oczywiście, kiedy mamy tą XFi Go. I teraz w tym XFi Go rozwijanym jest takie coś jak Creative Console Launcher, Creative Console Launcher. To się troszeczkę różni, powiedzmy, że opcjami, natomiast przede wszystkim to się różni dostępnością. Creative Audio Control Panel jest po prostu dostępny świetnie, Creative Console Launcher jest dostępny tragicznie. W Creative Console Launcher wybieramy jakąś regulację głośności, taką od Creative'a, jakieś efekty, natomiast to wszystko jest tak, jak mówię, nie bardzo dostępne. Zdecydowanie polecam aplikację Creative Audio Control Panel. I to jest bardzo fajna aplikacja, dlatego że wygląda to w ten sposób. Jest kilka zakładek. W zależności od karty tych zakładek jest różna ilość i w zależności od trybu jakby pracy tej karty
ich jest różna ilość. Zaraz powiem, o co chodzi z tymi trybami pracy. Pierwsza zakładka, chyba we wszystkich kartach, to jest Device Information. Tu mamy wszystkie informacje o karcie. Czyli na przykład, jak się dokładnie ta karta nazywa, jaka jest wybrana MIDI, urządzenie MIDI, jeżeli jest oczywiście takie urządzenie z tej karty, dlatego że większość kart Creative ma swój syntezator MIDI, bazujący na takich samplach w formacie SoundFont. To są pliki rozszerzenia SF2, rzecz przydatna czasami. Nie jest jakiś mixer device i tyle, natomiast nie ma jakichś firmware'ów, takich rzeczy nie ma. Po czym jest zakładka Mode? W tej mojej starej karcie to jest, w XFi Go tego nie ma, dlatego że tam jest tylko jeden mode. Tutaj mogę wybrać. Tutaj mam Entertainment Mode, Game Mode i Audio Creation Mode. W tej zakładce w zasadzie tyle jest. Kolejna zakładka Speakers. Tutaj oczywiście oprócz ustawienia ilości głośników 2.1, 5.1, tudzież 2.0, jest takie coś jak SVM. Brzmi to zagadkowo, a jest to automatyczna regulacja głośności karty. Założenie jest takie, że mogę mieć cichy, powiedzmy, jakiś materiał, jakiś, nie wiem, film cichy z YouTube'a, bo się takie czasami zdarzają, jakąś muzykę, która raz jest głośna, raz jest cicha, a mam to ściszyć, bo ludzie chcą iść spać, ale mimo wszystko mam coś tam jakoś słyszeć. No to powiedzmy, mogę to sobie włączyć i on rzeczywiście w miarę wyrówna mi te poziomy bez jakichś wielkich zniekształceń. Najlepiej by to było zaprezentować od razu. Mam próbkę, która jest generalnie dosyć cicho nagrana. Najpierw odtwarzę ją bez SVM, później ten SVM włączę. Oczywiście to by się wydawało, że to jest tylko zmiana głośności, natomiast jeżeli ja odtworzę to głośno, normalnie głośno, bez SVM, a głośno, żeby to było. I włączę SVM. Będzie tak samo. Teraz będę go wyłączał i włączał. Włączałem i włączałem tylko SVM. Kilka jeszcze próbek, w których ten SVM widać, jak on mniej więcej działa. I też najpierw z wyłączonym SVM-em, no i później go włączę. Tak więc tak działa SVM. Warto jeszcze powiedzieć o karcie, jeżeli by ktoś z niej chciał coś nagrywać, że po pierwsze, ten SVM działa na wyjście, nie na wejście. To znaczy, że nie da się nagrać czegoś z mikrofonu z tym SVM-em. To działa na to, co idzie na głośniki. A propos głośników, mikrofonów, w tej karcie XFi Stream Music są bardzo blisko siebie te jacki. Tam są cztery jacki, jest na tyle mała odległość między nimi, że wsadzenie kablu i z grubszymi wtyczkami w zasadzie jest niemożliwe. Osobiście się trochę o tym przekonałem, dlatego że no, też miałem właśnie takie fajne, grube kable. Problem był tylko taki, że ich nie mogłem włożyć, dlatego że wtyczka była za duża jak na kartę i muszę używać kabli za 7 zł, które mi się powoli rozwalają. Ta karta ma wejście mikrofonowe i liniowe zrealizowane na jednym gnieździe, natomiast to nie jest tak jak w Realtekach, że to wejście mikrofonowe jest też stereo, mikrofonowe jest mono. Natomiast wejście mikrofonowe, jeżeli to się przełączy nawet w regulacji głośności nagrywania na liniowe, to wejście się robi w stereo i obniży czułości. Karta oprócz tego kompresora ma jeszcze kilka innych efektów na wyjściu. To jest w następnej zakładzie X-Effect, EAX Effect. I tutaj jest o tyle problem, że jak w karcie SB Live dało się te efekty bardzo fajnie edytować, to tutaj jest tylko wybór efektów. Można włączyć takie pole wyboru Enable X Effects. Tu jest pole wyboru akurat oznaczone.
Jest suwak nasycenia efektem i w zasadzie tyle. Nawet nie ma wyboru efektu. Można to odznaczyć i w zasadzie tyle. Potem jest XFI Crystallizer. To też jest coś, co oni się chwalą, Creative, że poprawia brzmienie plików MP3, czy w ogóle jakichś kiepskich. Tak naprawdę to jest po prostu korekcja typu uśmiech dyskoteki. Bas w górę, góra też w górę. Ten Crystallizer też ma taki suwak amount, czyli jakby natężenie, nasycenie tego wszystkiego. To ma od 0 do 100. 100 to jest w ogóle bez tego. Potem jest jeszcze kilka zakładek odnoszących się do dźwięku dookólnego. Ja nie mam żadnych głośników 5.1, ani systemu kina domowego, ani niczego takiego, więc jakichś komentarzy tu dużych nie będzie. Są ustawienia wejścia cyfrowego, dokładniej tam można ustawiać jego częstotliwość próbkowania i tam coś jeszcze. Zakładka Headphone Detection. Teoretycznie, jeżeli jest wyjście słuchawkowe, on może wyciszyć głośniki, albo nie, no... takie coś i Restore Defaults. Jeżeli mam kartę drugą, na przykład tą XFI Go, to te wszystkie zakładki mogą się troszkę różnić. Poza tym tam na każdej zakładce jest taka lista rozwijana z ilością kart zainstalowanych w komputerze, oczywiście kart tylko i wyłącznie Creative'a, które to obsługują. Dlatego, że na przykład w tej karcie XFI Go mam jeszcze taką zakładkę, której tutaj nie ma. To jest zakładka Microphone Effects. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że to są efekty dedykowane do głosu. Jakieś podwyższanie, obniżanie głosu, natomiast działa to, mówiąc szczerze, całkiem nieźle. Warto to zaprezentować. Za chwilę się przełączę na kartę XFI Go, zresztą na wbudowany w nią mikrofon, znaczy może nie tyle wbudowany, ile dołączony, dlatego że tam dostaje się kartę razem ze słuchawkami i mikrofonem. Już jestem. To jest mikrofon z karty. Mikrofon fajny, jak słychać. Nawet nie szumi. No oczywiście troszkę popów ma tak zwanych, więc prosto do niego mówić raczej nie należy. Fajnie by było nie dotykać tego mikrofonu w czasie nagrywania, dlatego że to też bardzo słychać. Wszelkie przesuwanie palcami po tym mikrofonie to no niestety. Uaktywniam Enable Voice FX, takie pole wyboru. I w tym momencie zmienia mi się głos. Całkiem fajnie mi się zmienia ten głos. Tych presetów jest tutaj kilkanaście, dokładnie 18. One się tam jakoś nazywają, to jest na przykład Alien Infiltrator. Ciekawe, co on ma infiltrować. Deep Voice. No rzeczywiście taki jest Deep. Demon. No powiedzmy, że demon. Dwarf. Elderly. To jest preset, który po prostu jakoś mu wymiata. I każdy brzmi w nim mniej więcej tak samo. Fajne można rzeczy z tym robić. Emo. To jest też fajny preset. Dlatego, że jakbym nie mówił, to ten głos mi się bardzo niewiele zmienia. Ja tu robię teraz bardzo taką wielką intonację. No tutaj ledwo coś zmienia. Taki prawie syntezator. Female to male. From up north. Też fajny preset. Male to female. Maureen. I tych presetów. Generalnie jest kilka. Fajna rzecz. Na jakieś Skype'y. Na jakieś takie rzeczy. Ork. Kolejny preset. Robot. No powiedzmy, że robot, ale taki troszeczkę wybrakowany momentami. Scrappy Kid. No to też jest fajny preset. I ostatni. Unstable. To się nazywa. Też fajna rzecz. Ja powracam do normalności. I do normalnego mikrofonu. No to było troszeczkę opóźnienie w tym mikrofonie, tym drugim. Ale to było później związane z tym, że tak naprawdę nie nadawałem z tej karty XFI Go, tylko to było przenoszone na inną kartę i tu muszą być opóźnienia. Natomiast jak słychać, ten mikrofon całkiem się sprawdza i myślę, że nawet jakby ktoś coś chciał z niego nagrywać, albo nawet jakieś podcasty takie jakieś domowe czy coś, no to taki zestawik za 130 zł, on nie jest taki głupi. XFI Go też ma SVM,
Niestety nie ma tego własnego syntezatora MIDI. On się czasami przydaje. Natomiast na przykład jest taka zakładka jak Performance. Tutaj się teoretycznie wybiera czy 16 czy 24 bity. Teoretycznie częstotliwość chociaż tu jest w zasadzie stała. To w zasadzie tyle z nowości jakby w tej karcie. Jeszcze można pokazać ten wbudowany syntezator MIDI. Mam tutaj kilka plików MIDI. No i można porównać brzmienie syntezatora z Windowsa, zresztą każdy go zna. Ja może odtworzę te pliki, które są w Windowsie, standardowo wgrane. One są w katalogu C, Windows, Media. Tam jest kilka takich plików MIDI, które za chwileczkę odtworzę na standardowym syntezatorze tej karty. No dobra, no coś tam jeszcze sobie gra. No może nieco za specjalne. Natomiast klucz do sukcesu tutaj tkwi w tym, że takich sound fontów w internecie, czyli plików jakby z brzmieniami, można znaleźć bardzo dużo i niektóre są bardzo duże, po kilkadziesiąt albo nawet kilkaset mega. No i brzmienia mają niektóre całkiem niezłe. Warto by też pokazać kilka takich soundfontów. Mam tutaj kilka rzeczy nagranych przy pomocy właśnie soundfontów. Na przykład brzmi to w ten sposób. Ja to może dam sobie troszeczkę w tło, bo to jest tak naprawdę podkład do takiego czegoś, jest taki troszeczkę monotonny. Problem tutaj jest tylko taki, że o ile w Soundblaster Live na przykład była taka fajna aplikacja, która była świetnie dostępna, to w nowszych kartach z tym jest, powiedzmy, różnie. To znaczy, jest aplikacja Creative Vienna Soundfont Studio. To jest aplikacja, która służy do tworzenia soundfontów, ale może również służyć do grania na tychże soundfontach. Teraz ją też pokażę troszeczkę. To wszystko to jest grane na soundfontach. Tu nie ma żadnych instrumentów akustycznych, to są wszystko soundfonty. Jeżeli chodzi o Viennę, ona się sprawdza, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakiś syntezator.
czy keyboard, czy klawiaturę sterującą, coś z wyjściem MIDI. Można to podłączyć do wejścia MIDI. Karty Creative'a teoretycznie mogą mieć wejście MIDI jako joystick. Przynajmniej te starsze, bo te nowsze to już tak zauważyłem nie bardzo. Natomiast koszt interfejsu MIDI to jest jakieś 120 zł. Podpinamy taką klawiaturkę do komputera, włączamy program Vienna, ustawiamy w menu keyboard input na swój interfejs MIDI, ściągamy sound fonty ze stron różnych, nawet można wyszukać w Google'ach. Z Vienny teoretycznie da się załadować sound fonty. Tam jest w menu tools takie coś jak mini, sound font, control, panel i tam jest niby przycisk load. To znaczy, że ten sound font, który mamy załadowany w Viennie, można załadować do pamięci jakby karty. Przy czym ta Vienna działa tylko i wyłącznie z kartami Creative'a. Jeżeli mamy inną kartę i ściągniemy nawet tą Viennę, ona nie pójdzie, bo ona korzysta z tego syntezatora karty. To jest bez opóźnień wszystko, tylko że działa tylko z tymi kartami i to tak naprawdę też nie ze wszystkimi. Na przykład XFIGO nie ma tego modułu syntezy MIDI. No więc odpada tworzenie muzyki przez MIDI. Również XFIGO nie ma sterowników ASIO. ASIO to jest taka technologia pozwalająca uzyskiwać bardzo małe opóźnienia, rzędu kilku milisekund. I to się przydaje w jakimś tworzeniu muzyki. Chodzi o to, że mam sobie jakiś wielośladowy program, tudzież instrumenty, tak zwane na przykład VST. To jest w ogóle bardzo szeroki standard, bardzo szeroko stosowany w profesjonalnym przemyśle muzycznym. No i z pomocą karty XFIG Stream Music i jakiegoś interfejsu MIDI i klawiatury można razem z takim hostem do tych instrumentów, bo one wymagają specjalnego programu hosta, do którego się te instrumenty ładuje, można z tą kartą grać tymi instrumentami, tworzyć tą muzykę w całkiem fajny sposób na niskich opóźnieniach i tak dalej. Dla znających temat tylko powiem, że panel ASIO jest w zasadzie niepotrzebny, dlatego że tam każde wejście jest widoczne w wyborze kanałów w hoście. Jeżeli chodzi o Creative'a, to by było chyba na tyle z mojej strony. Nie ma chyba co tu dodawać. Karty powstają coraz nowsze, natomiast dopóki będzie to XFI, najprawdopodobniej będzie to ten właśnie control panel. Na końcu tylko dodam, że Creative zrobił takie swoje oprogramowanie, które pozwala uaktualniać wszystkie produkty Creative'a tak jak się uaktualnia produkty Microsoftu. Znaczy też się uruchamia ten kreator, znaczy on się teoretycznie uruchamia, dlatego że na netbooku mi to działało, na komputerze stacjonarnym nie wiadomo czemu jakoś nie chciało. Jeżeli miałbym polecać XFIG Stream Music, to myślę, że mogę go z czystym sumieniem polecić. Jeżeli miałbym polecić XFIGO, to mogę go polecić ludziom, którzy i tak mają jeszcze jedną kartę, dlatego że on potrafi robić różne dziwne rzeczy. Na przykład też raz u pewnego zrobił mi tak, że zaczął obcinać końcówki wypowiedzi. To na niektórych kartach to jest znane i XFIGO to też ma. Także on ma różne dziwne przypadłości i różne przypadłości na różnych komputerach. Czasami się różnie zachowuje, więc warto mieć jakąś kartę w zapasie, nawet zintegrowaną, żeby ona była, żeby jak coś się tam zepsuje, to żeby coś było, byle nie Creative, bo Creative z Creative'em, żeby chodziły, no to trzeba czasami od jednej i od drugiej karty zainstalować sterowniki. Ja to chyba robiłem 3 albo 4 razy. Także z XFIGO ostrożnie, ale jak to zadziała z drugiej strony, to jest to całkiem fajna karta, znaczy ma całkiem fajny mikrofon, całkiem fajne te efekty wbudowane, przez masaż mikrofonowy też jest solidny, ma dodatkowo pendrive'a 1-gigowego. O tym mówię na końcu, dlatego że ten pendrive to jest strasznie wolny. Karta jako taka, myślę, że zwłaszcza jeżeli by dopracowali sterowniki, to by naprawdę była całkiem przyzwoita karta do podróży. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Tymczasem się żegnam. Można pisać maile w razie czego na tomasz.bilecki@gmail.com, na tomasz.bilecki@tyflopodcast.net. Tymczasem do usłyszenia. Kłaniam się, Tomek Bilecki. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.